Legendy Ultra. Al Howie, uciekinier. Al to nawet nie było jego imię. Rodzice nazwali go Artur, a pochodził ze Szkocji. Reszta opowieści to mieszanina twardych faktów i rozmytych konfabulacji. Był autystyczny. Mówi o nim jego była żona. Jego rodzina wszędzie chodziła pieszo. Do sklepu, na basen, do pracy. Wyjazdy wakacyjne wiązały się z całodniowymi wędrówkami po górach i wyspach zachodniej Szkocji. Inni dodają, że młody Artur czytał dużo książek. Czasem rzeczywiście się izolował i w zależności kogo zapytać, był świetnym uczniem albo zupełnym średniakiem. Uganiał się za dziewczynami i buntował przeciw nauczycielom. Chłonął muzykę i nosił się jak starszy nieco od niego Mick Jagger, ale bardziej był podobny do Chucka Norrisa. Do tego mówił z mocnym szkockim akcentem, z tym brzęczącym R i I. Jako tak. Często widywano go w knajpach, w pracy już rzadziej, zwłaszcza że często ją zmieniał. Gdy zaliczył wpadkę z 16-letnią koleżanką, wyglądało, że może się ustatkuje. Ale to wówczas zaczęła się jego przemiana w maszynę do biegania, którą wkrótce się stał. Legendy Ultra. Al Howie. Tekst Krzysztof Dołęgowski. Czyta Paweł Jańczyk. Wydawca kingrunner.com. Sponsorzy nagrania, prenumeratorzy magazynu Ultra.